Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować kotlety de volaille. Tylko dlatego, że mnie o to prosiliście, specjalnie dla Was przygotuję te kotlety. Zapraszam. Zacznijmy od przygotowania nadzienia, także od masełka. Proszę popatrzeć. Ja tutaj mam miskę. I w tej misce sobie wszystko przygotuję i pokażę Wam, jakie kotlety są najlepsze. Także potrzebuję na dwa kotlety około 2 łyżeczek do tego masła. Wrzucamy szczyptę czosnku suszonego oraz trochę pieprzu. Dobrze. Następnie będziemy dodawać ser. Ser, jaki chcecie, ja mam już od razu granulowany. Także troszkę tego sera, około też dużej szczypty. I jeszcze ja opcjonalnie dodam szpinaku, jeżeli ktoś z Was nie lubi szpinaku, ja oczywiście za szpinakiem przepadam, jak możecie zobaczyć w innych moich filmach. Uwielbiam szpinak, świeży szpinak jest naprawdę smaczny i zdrowy. Papaj też go polecał, ja też go będę polecać. Także cnę go, żeby nam się ładnie zwinął. On nam poza tym nada takiej soczystości mięsa. Kurczak potrzebuje soczystości, bo jak jest suchy, to nie jest wcale taki smaczny. Mieszam wszystko razem. Gniatam masło z serem i mieszam ze szpinakiem oraz wszystkimi tymi, popatrzcie, z czosnkiem i z pieprzem. Nie dodaję tutaj soli, bo by był trochę zbyt słony ten kotlet. W środku jest masło, ja mam masło solone, także sól jest tutaj niezbędna. Sól jest tutaj zbędna. I mamy tak przygotowane masełko. To będzie nasze wnętrze naszego kotleta. Wnętrze podobno jest najważniejsze nie tylko w daniach, ale i ludzi także. Szpinak, czosnek i masełko to jest doskonałe połączenie. Nic lepszego nie możemy sobie wyobrazić. Jak te trzy składniki właśnie. Dlatego je połączyłem i wrzucę je do mojej piersi z kurczaka. Zajmujemy się piersiami z kurczaka. Także co z nim będziemy robić? Musimy odciąć wszystkie żyłki i niedoskonałości, kawałki tłuszczu. Proszę popatrzeć. I wszystkie błonki, tak żeby nasza pierś była czysta i żeby nadawała się na naszego kotleta de volaille. Tak więc hop. Te nie są wcale takie złe. I tutaj pozbędziemy się tej błonki też. Hopla. Niektórzy ludzie ubijają, ja też będę ubijał, ale na samym początku od części wewnętrznej piersi będę ją przekrawał na pół. Hop. Tak jak motylek. Taki styl się nazywa motylek. Lekko go ubiję. I teraz tylko będę go lekko ubijał i zawijał. Pokażę Wam. Hop. Bo jak byśmy chcieli ją teraz ubić, to pierś może nam się rozwalić i nie będzie taka ładna do zawinięcia. Popatrzcie. Tak go przekroiłem. Bang. Śliczek foliowy. I ubijamy. Zobaczcie, pierś jest ubita. Z drugiej strony też leciutko, żeby nie podziurawić mięsa. Kiedy jest już cieniutka, popatrzcie, odkładamy na pół, na bok i zajmiemy się teraz tą. Pierśi są ubite, zacznijmy je nadziewać. Tak więc bierzemy nasze masełko, popatrzcie, robimy z tego taką kuleczkę, robimy sobie taki rulonik, robimy sobie taki rulonik z naszego masełka i wkładamy go do kurczaka tutaj, hop. Nic się nie bójcie, jeżeli Wam się przerwie, spokojnie, jest jeszcze, będziemy musieli to jakoś działać, także jeżeli Wam się przerwie, możecie nałożyć jeden kawałek mięsa na drugi. Lekko ubić. Tak samo tutaj, popatrzcie, jest dziura.
Nie ma kłopotu. Zrobimy to samo. Nakładam jeden kawałek na drugi i będę go zawijał. Popatrzcie, w ten oto właśnie sposób. Zawijając go, tutaj go lekko też zawijam do środka, tak żeby... Tutaj go lekko tak zawijam do środka, tak żeby masełko oraz ser nie wypłynęły. Hop. I tutaj tak samo. To jest dość ważne. I tak przygotowanego devolaya będziemy musieli z panierą. Rozszczypuję jajko. W ten oto właśnie sposób. Możemy do tego dodać trochę mleka, ale to jajko nie będzie potrzebowało. I dodam troszeczkę soli, szczyptę soli właśnie do jajka, bo ono będzie trzymać całą panierkę. I odrobinę pieprzu też do jajka. Tak więc zaczynamy. Panierujemy. Na początek mąka. Hop. I dobrze przyciskamy tą mąkę do kotleta, żeby był wszędzie taki sam. Następnie jajko. Znowu jeszcze mąka. Teraz tworzymy warstwę ochronną dla całej, popatrzcie, dla wszystkiego, co jest w środku. Znowu jajko. Jest to trochę brudna robota, no ale zadewolaję. Dobrze, teraz przyszedł czas, żeby smażyć nasze devolaye na patelni, na lekko rozgrzanym tłuszczu. Wrzucamy takiego kotleta. Proszę popatrzeć. Obydwa kotlety. Na oleju o średniej temperaturze, żeby się nie przypaliło z zewnątrz, a żeby był gotowy w środku, żeby nasze masełko się roztopiło i wszystko było w porządku. Kiedy nasze kotlety już są usmażone z każdej strony, wrzucę je jeszcze na 5 minut do piekarnika, żeby być pewnym, że mój kurczak jest upieczony. Popatrzcie, jaki piękny kolor. Popatrzcie, jak świetnie wyglądają, a jak pachną, to możecie się tylko domyśleć, bo to tylko ja wiem. Także 5-10 minut do piekarnika, jak one się będą ładnie zapieką, wtedy będziemy je serwować. Kiedy moje devolaye są już gotowe, popatrzcie proszę, jak ładnie wyszły. Pięknie. Teraz przyszedł czas, żeby je ładnie zaprezentować. Tak więc ja będę podawać je z ziemniakami. To jest moja stara sztuczka, łyżka. Na to nakładam woreczek foliowy i kształtuję sobie taką, hop, kształtuję sobie ziemniaki. Ten oto właśnie sposób, aby pięknie się prezentowały. Ściągam tą końcówkę, jest nam niepotrzebna. Popatrzcie, idealny kształt. Teraz tylko kotleta devolaya ściągnę, hop, na deskę i będę go przekrawał. Przekroję go w pół dosyć ostrym nożem. Taki kotlet. To masakra. Popatrzcie. Posypię to jeszcze tylko trochę świeżo. Udekoruję to świeżo pociętym koperkiem. No zapach koperku jest niesamowity. Dobrze, że mamy lato. To jest naprawdę nieziemskie danie. Dookoła troszeczkę oliwy z oliwek. I moje danie jest gotowe. Proszę popatrzcie. To jest coś naprawdę, z czego możecie być dumni. Jest to kotlet devolaye w piękny sposób podany. Dziękuję bardzo. Zapraszam na Facebooka, na stronę Kocham Gotować oraz na kanał YouTube Kocham Gotować. Tam zobaczycie więcej moich filmów. Proszę, zostańcie ze mną, komentujcie pod spodem i do zobaczenia. Życzę smacznego.